Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Jesteśmy w siedzibie Krytyki Politycznej w Cieszynie i naszym gościem jest pani Joanna Wawrzeczka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze się stało? Ale co? Co się stało? Trzecie miejsce. Każdy chyba wynik byłby dobrym wynikiem, bo to zależy od tego, w jakim kontekście myślimy, czy dobrze, czy źle. I nie wiem, czy to jest dobrze postawione pytanie. Więc może tak to ujmę. Dobrze, bo można pracować. Można w jakiś sposób, na pewno w jakiś sposób, jeszcze nie wiem do końca, jak przez te 5 lat będzie to możliwe, realizować założenia programowe. Część z nich na pewno, tych, które dotyczyły narzędzi, takich jak panele obywatelskie, konsultacje społeczne, czy inaczej poprowadzony budżet obywatelski, to na pewno będzie przedmiotem naszej i troski, i starań, żeby w ogóle zadziałało, albo żeby zadziałało inaczej, sprawniej i lepiej, z większym pożytkiem dla mieszkańców, czy w ogóle pożytecznie dla mieszkańców. Więc to narzędziowo. Jeżeli chodzi o obszary, to dalej transport i wszystko to, co wiąże się z ekologią, będzie również przedmiotem naszej troski, pracy, czyli realizacji założeń programowych. Więc w tym sensie dobrze się stało, bo mamy szansę, gromadząc, prawdopodobnie wierzę w to, że to będzie możliwe, gromadząc coraz więcej ludzi wokół tych myśli, tych kierunków programowych, będzie można je realizować i patrzeć, czy to jest możliwe, co nie jest możliwe, co może się stać możliwe, co musi się stać możliwe i tak dalej. A za 5 lat będzie pani próbowała? To zależy, co się wydarzy przez te 5 lat. Nie należę raczej do wróżek, nawet nie leję wosku przez klucz. Tak, fusów nie mamy, mamy zwykłą wodę. Jestem raczej badaczką, więc jakby oceniam na podstawie danych, diagnoz, które się udaje przeprowadzić, z czym mamy do czynienia, jakie mamy szanse uczynienia czegoś i co trzeba zastosować. W związku z czym, jeżeli będzie taka sytuacja, że to, co się wydarzy przez 5 lat, nie będzie pozwalało na budowę taką Cieszyna, która odpowiada naszym standardom, naszym założeniom, no to na pewno trzeba będzie zastanowić się nad startowaniem. Być może nie ja, bo być może wyłoni się w międzyczasie ktoś, kto jest w stanie robić to lepiej, bo będzie na przykład młodszy, będzie czuł inne priorytety, ale będzie się zgadzał jakby z tymi naszymi źródłowymi założeniami. Założenia, priorytety, wartości. Obok jakich wartości pani stoi? Opytam, czy jest możliwe pogodzenie aksjologii, świata wartości, z zarządzaniem miastem? Zależy, co się rozumie przez zarządzanie. Ja już wiele razy w trakcie kampanii wyraziłam swój taki dystans do opowieści o zarządzaniu na poziomie przedsiębiorczości, takiej twardej przedsiębiorczości. Zarządzanie miastem to nie jest to samo, co zarządzanie jednak sklepem, firmą, zamkniętym obiektem, pozyskanych w wyniku konkursu i w wyniku jakiejś, nie wiem, no, analizy ludzi. W mieście mamy ludzi przeróżnych. Od tych, którzy radzą sobie samodzielnie ze swoim życiem, po tych, którzy nie radzą sobie i sobie nie poradzą. Bo to są i ludzie chorzy, to są ludzie dotknięci biedą, to są ludzie bezdomni i tak dalej. I oni są tak samo deficytami. Tak, oni są tak samo wartościowi, jak ci, którzy sobie radzą z życiem. Bo życie ludzkie jest tutaj tą wartością nadrzędną. I miasto ma tak funkcjonować, żeby tworzyć warunki do godnego życia i do budowania szacunku dla i tych, i dla tych. I żeby wzajemnie jeszcze można było realizować ten szacunek, czy go budować, podtrzymywać, żeby on w ogóle był. W związku z czym nie mogę jakby utożsamiać się z myśleniem o zarządzaniu jako takim, który właśnie jest stosowany w firmach, korporacjach, czy tych takich zamkniętych obiegach. Myślę tu o takim, jeśli pozostać przy tym słowie zarządzania, chociaż jest mi naprawdę obce, myślę, że nie ma, albo inaczej, że to wewnętrznie nie musi być sprzeczne wartości i
zarządzanie tymi wartościami, jeśli uznamy, że wartości są takim krwioobiegiem miasta, a miasto w sensie zarządzania to jest zdrowe żyły, arterie, tętnice, cały ten organizm, tak? To jest ta struktura miasta, ma pozwolić temu całemu obiegowi zdrowo funkcjonować. A co jest miażdżycą w takim układzie? Dziękuję. Ja w ogóle ze względu na swoją przeszłość pielęgniarską bardzo lubię tą metaforę miasta jako ciało, jako w ogóle organizm pewien, ale ciało nawet chyba... A co jest największym problemem naszego miasta? Chyba też to, co powtarzam cały czas, co dotyka w ogóle Europy i świata w tej chwili, tylko niektóre kraje już się zorientowały i zaczęły pracować nad tym bardzo pilnie, budując politykę wokół tej miażdżycy, czyli kryzysów, które określają stan tych organizmów, jakimi są miasta. Kryzys wyobraźni, kryzys więzi społecznej i kryzys zaufania. To jest miażdżyca. Bo proszę zobaczyć, jakby te kryzysy są budowane przez różne obszary tych miast. Przez właśnie, nie wiem, to w Cieszynie to będzie pewno brak dobrze funkcjonującego transportu publicznego, zakłady pracy, które upadły, w związku z czym niby nie ma bezrobocia, ale jest ono na poziomie takim symbolicznym, mentalnym, jak również no, nie możemy podtrzymywać tych tradycji pracy, jakie były wcześniej. Więc tego typu deficyty toczą te duże kryzysy, które są miażdżycą również tego miasta. Jest pani również artystką, można tak powiedzieć? Tak. Choć brzmi to jednostką twórczą, na pewno lepiej. A czy kandydowanie nie było taką formą swoistego wyrazu artystycznego, jakimś pomysłem artystycznym, zamysłem? Niewątpliwie tak, bo jestem cały czas artystką. To bardzo ciekawe, że tak się pan tutaj zachwiał w tym artystką, wolałby pan powiedzieć artystą, dlatego że artysta brzmi poważniej, co pokazuje też, i tu szybko może odniosę się, dlaczego zdecydowałam kandydatka się na burmistrzynię. Burmistrzynię, dlatego że to jest oznaka nowoczesności, to znaczy jeżeli ja postuluję wejście w nowoczesność, to uważam, że trzeba uszanować również te językowe zmiany, które są uznane przez słownik języka polskiego i znawców języka, i one, ten bunt przeciw w używaniu końcówek żeńskich, pokazuje, że boimy się utraty symbolicznej wartości. Znaczy, że jeżeli mówimy kucharz, kucharka, to widzimy, wyczuwamy różnicę, że kucharka to jest coś mniejszego niż kucharz. Kucharz jest związany z kreacją, z czymś ważniejszym. Kucharka to jest jakaś tam pani, ale pani burmistrz też dobrze brzmi, czy nie? Ale pani burmistrzyni i ładniej, i odnosi się rzeczywiście do szacunku również mojej płci, która wnosi jednak jakieś wartości też sama w sobie, tak? No jeżeli tych kobiet, jeżeli uznaliśmy, że to jest stan wyjątkowy, bo kobieta objęła ten urząd, no to dlaczego nie pociągnąć za tym językowej wartości? Język zawsze wyprzedza wszelką zmianę. To, co się stało w Polsce, zmiana na poziomie rządu, to, że ktoś nas nazywał gorszymi albo że nagle odczuwamy, że coś z naszą wolnością jest nie tak, zaczęło się od języka. Ktoś zaczął używać innych słów. Dobra zmiana się pojawiła na przykład. Językowy obraz świata. Tak, językowy, ale też język jest tym, co kreuje naszą wyobraźnię. Wyprzedza, on jest jakby o krok do przodu od tego, co wykonujemy. Jak już coś nazwiemy, proszę zobaczyć, jak jest z patriotyzmem teraz. Najpierw trzeba było przywrócić, czy zaczęto mówić o patriotyzmie inaczej, zaczęto używać pewnych słów mocniej, częściej. I dopiero sobie zaczęliśmy przypominać, że pewne zachowania trzeba uruchomić. Więc dlatego uważam, że język jest niezwykle ważny i dlatego uważam, że trzeba uważać też, jak go używamy. I ta burmistrzyni to nie był, nie wiem, jakiś taki kwiatek, który sobie chciałam przypiąć, tylko to była świadoma, językowa propozycja, bo tak widzę też nowoczesność, jako odwagę decydowania o śmiałych rzeczach, które pomogą miastu pójść dalej, tak? No na pewno jest pani odważną osobą. Tak, a wracając do tej... Do pytania. Do tej artystyczności, tak. Znaczy, niewątpliwie, bo jakby jako artystka ćwiczę codziennie wyobraźnię, czyli właśnie odpowiadam codziennie na ten kryzys wyobraźni, który dla mnie jest najbardziej dojmującym. W związku z czym cała ta kampania, czy cały pomysł, albo idea przyjęcia tej roli na siebie i zbudowania zespołu był ściśle gdzieś powiązany z tym, co się też dzieje w sztuce, tylko nie tej sztuce zamkniętej w pracowni, żeby była jasność. Za elit.
dla elit, bo to mnie w ogóle nie interesuje, dlatego też tak mocno odeszłam od tego myślenia obrazem na ścianie w White Cube, czyli w tej galerii, wypreparowanym miejscu, w którym spotkamy się wyłącznie z tymi, którzy są przekonani i będą rozumieć to, co tam jest i będą się delektować z lampką wina. I otwierać wyważone drzwi. Tak, tylko mnie interesuje jednak bycie wśród ludzi i jakby tworzenie dostępu i interesuje mnie w związku z tym ta sztuka, mówiąc takim ogólnym pojęciem, społecznie zaangażowana. Więc w tym sensie kampania była też pewno częściowo zbudowana na takim myśleniu. Czyli kreatywność, nie w sensie korporacyjnego właśnie myślenia, że bądźmy kreatywni, czyli zróbmy z rury do odkurzacza, nie wiem, zasysacz CO2. Oczywiście to też jest fajne, ale to ma ramy projektu. Mnie natomiast interesuje coś, co nie ma tylko wyłącznie tych ram projektu, tylko jeszcze dalej możemy pójść. W tym sensie jakby artystyczne, czyli nie boimy się myśleć niestandardowo, nie boimy się tej odwagi, gdzie silnie nam jest wyobraźnia potrzebna, tak? I też tej wyobraźni, która pozwala nam sobie wyobrazić, kiedy możemy być zbyt niebezpieczni dla innych ludzi, czyli żeby też nie przekroczyć granicy drugiego człowieka, bo to pewno różni się od działań artystycznych, to działanie polityczne, że tutaj bardzo silnie są obecni ludzie, społeczeństwo po prostu. Więc tak, to sztuka tam była cały czas i jest obecna. Mamy w Cieszynie Galerię Stella. A co z kulturą? Czy jest potrzebna? Tak zapytam dość prowokacyjnie. Czy to jest element rozwoju miasta, czy tylko taki jakiś kwiatek do kożucha? Kultura to jest coś, co mi zabiera większą część życia. Ale nie dlatego będę o niej mówić w takich wymiarach bardzo poważnych. Ale dlatego, że dzięki analizowaniu innych miast, dzięki lekturom wszystkim, które też budują jakby moje rozumienie świata, współbudują, bo lektury nie są jedynym narzędziem budowania wiedzy oczywiście. Pomagają. Pomagają, tak. Pomagają przede wszystkim kształtować język albo też dowiadywać się tam, gdzie nie można dojechać, jak inni myślą. Więc w tym sensie lektury są takimi też podróżami pouczającymi. Ale kultura jest przede wszystkim, dzisiaj podałabym taką definicję, która pewno będzie zrozumiała dla wszystkich, też klejem społecznym. Kultura jest klejem społecznym, czyli jest taką wartością, która może sprawić i sprawia zawsze, że jest nam, może nam bliżej być do siebie, może budować więzi, czyli może być też odpowiedzią, jedną z odpowiedzi na kryzys więzi społecznej. I kultura niewątpliwie to nie jest wyłącznie śpiewanie, tańczenie, książki właśnie, teatr. To jest jeden z obszarów kultury, czyli te produkty, brzydko mówiąc, te wytwory, to, co oglądamy, czego słuchamy, w czym uczestniczymy, te wydarzenia, ale to jest również pewna wartość taka pomiędzy, to jest komunikacja, tak? Czyli że coś trafia do kogoś i reagujemy, coś się dzieje. W tym sensie widzę kulturę. Więc patrząc na galerię, która już właściwie jest handlową, Stella, jestem tym bardziej przekonana, że kultura jest tym, co ciągle jeszcze, ale nie wiem jak długo, może nam pomóc zbudować może nam pomóc podtrzymać miasto jako miasto, a nie dziurę. Może pomóc znaleźć odpowiedź na to, jak to miasto ożywić, nadać mu ten współczesny wymiar funkcjonującego miasta. Bo trochę się boję tego kierunku często przywoływanego, że chcemy przywrócić świetność temu miastu. Myślę, że to jest niebezpieczna, sentymentalna wizja i podróż. Tego już nie przywrócimy. Myślę, że w tym sensie możemy myśleć o przywróceniu, że potrzebujemy życia dla tego miasta. Jeżeli myślimy o czasach przeszłości, to zazwyczaj prawdopodobnie mamy w głowie takie obrazy, że chodzą ludzie, jeżdżą te dorożki, jeździ ten tramwaj, czyli jest ruch, jest życie. Jeden drugiemu mówi dzień dobry, podaje rękę, słyszymy jakieś odgłosy. To jest tak, życie miasta. Życie. Tak. Czyli że te miejskie nasze przestrzenie, te ulice pomiędzy tymi domami są wypełnione
że to nie są tylko budowle. A nie, że po 17 mamy ciemno, głucho, tak, i nie wiadomo, co będzie. Tak, wczoraj właśnie przechodziłam miastem o godzinie 19, a potem pusto. Nie, o 18.30 już było puste, a o 21, kiedy wracałam z pięknego koncertu, było już tak ciemno i tak pusto, że strach. A to był piątek. Więc nawet komentowałyśmy z koleżanką. Dzięki kulturze będzie życie. Możemy. Wracając właśnie, to kultura może być tym, co sprawi, że te ulice nam się zapełnią, ale nie tylko tłumem na cześć i tłumem w marszu, bo to też jest niebezpieczna oczywiście wizja i opowieść, ale ludźmi, którzy będą wiedzieli też, dlaczego są. I kultura może to zapewnić. I teraz przechodząc od takiego zarysowanego, górnolotnego, czy takiego pięknego obrazu Cieszyna tętniącego życiem, wracając jakby do konkretu. Jestem przekonana, że gdybyśmy pomyśleli, skoro już mamy tę galerię Stella i nie da się już jej usunąć z pejzażu, nawet gdybyśmy bardzo chcieli, pewno część poza tym, bo tu jeszcze jest ważny jeden element, żeby nie myśleć z pogardą o tych, którzy się cieszą. Tak? Jest część mieszkańców, dla których to jest ważne, to jest osiągnięcie miasta. Teraz musimy się zastanowić, jak pogodzić te nasze wizje, że dla jednych to będzie właśnie powód do dumy, a dla innych powód do wstydu. Przede wszystkim możemy połączyć w tym, że miasto nam w tej części najstarszej nie zacznie zamierać. A właściwie już się to zaczyna dziać, więc właśnie. Co zrobić, żebyśmy połączyli te dwie przestrzenie z wzajemnym poszanowaniem własnych gustów, preferencji estetycznych i rozumienia kultury, jak również... handlu, życia i rozwoju. Właśnie. I teraz myśląc o tym konkretnie, to Głęboka powinna być tak przepracowana. Oczywiście nie przez jednego, tylko znowu zespół powinien usiąść z różnymi kompetencjami i historią ludzi, którzy zaczną się zastanawiać, co na tej Głębokiej się ma znaleźć, co jest związane z kulturą, bo to jest ten klej społeczny, który nam może coś przyciągnąć i tych lokalsów, i tych ludzi spoza Cieszyna, co właśnie sprawi, że zacznie się tu pojawiać społeczność, czy nowa, czy ta, która już jest, ale zacznie się znowu gromadzić. W tym sensie rozumiem kulturę, że ona ma bardzo tu szerokie możliwości. Nie jest tylko eventem. Jestem bardzo zawsze, czuję się taka zagrożona, kiedy ktoś o kulturze myśli wyłącznie w kategorii eventu. Tak, tylko że właśnie jako to porozumienie, jako ten dialog, jako ta komunikacja między ludźmi. Tak to rozumiem. I jest nam bardzo potrzebna kultura. Dzisiaj chyba bardziej niż cokolwiek innego, bo wiemy już, że budynki nie same w sobie nie ożywią ciał. Jest taka piękna lektura napisana przez Richarda Senneta, wybitnego socjologa, Ciało i kamień, który pokazuje, że kamień wtedy ma sens, ta architektura, urbanistyka wtedy ma sens, kiedy jest ciało, a ciało jest człowiekiem. Tak? Wtedy możemy mówić o pewnej historii i tym, co się dzieje na styku tego ciała i kamienia. Ciało potrzebuje kamienia, ale kamień sam w sobie nie będzie funkcjonować. On ma być odzwierciedleniem tego, co się dzieje w nas. Piękne przejście do ostatniego pytania w takim razie. Ciała, dwa ciała w jednym budynku, w jednym kamieniu. Nieprzypadkowo jesteśmy tutaj na świetlicy, w świetlicy krytyki politycznej. Czym się zajmujecie? Czy tylko pomagacie dzieciom, które wymagają, potrzebują pomocy, na przykład w zadaniach domowych? Pracę u podstaw realizujemy. Właśnie myślę, że dokładnie tak, że zajmujemy się szeroko pojętym projektem edukacyjnym na różnych poziomach wieku i w różnych warstwach społecznych, albo inaczej uwzględniając różnice w warstwach społecznych, czyli w tych zasobach, które mamy, w tym, jak rozumiemy świat i z kim się znamy, uwzględniając właśnie te różnice wynikające z naszego pochodzenia społecznego, budujemy odpowiedzi, które pozwalają nam się włączać w różne obszary. Znaczy, próbujemy na przykład, kiedy jest kryzys edukacji, to montujemy najpierw badania, sprawdzamy, co się dzieje w obszarze edukacji, robimy debatę i próbujemy wspólnie z ludźmi zastanawiać się, co to oznacza nie tylko dla samych nauczycieli i dzieciaków, ale w ogóle dla nas jako szerszej społeczności. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygrywa, to sprawdzamy, co w związku z tym możemy opowiedzieć za pomocą książki Macieja Gduli Nowy neoautorytaryzm i próbujemy to z ludźmi o tym rozmawiać, jak mogą o tym myśleć, kto jest wyborcą PiS-u, a kto nie. Jeżeli jest... Uwzględniając różny kapitał kulturowy. Tak.
jeżeli jest kryzys transportu publicznego, organizujemy znowu badania tego transportu publicznego na poziomie lokalnym. Sprowadzamy ekspertów, którzy nam pomagają zobaczyć, jak to wygląda ponadlokalnie i próbujemy budować jakieś porozumienie, co niestety w związku z tym, że nie byłyśmy do tej pory traktowane poważnie, nie przekuwa się jakby we współpracy, nie przekuło się we współpracy z miastem, czyli te nasze pomysły nie były uwzględniane, ale my pracujemy cały czas jakby próbując połączyć to, czego doświadczamy z tym, co sobie możemy wyobrazić o tym obszarze i jak to w politykę miejską przekuć, tak? I uwspólniając, to nie jest nasz tylko, to nie ma być nasze, tylko dobrze, jeśli to się staje wspólne. No i poza tym wspomniana taka praktyka codzienna i zajęć uzupełniających wiedzę dla dzieciaków, ale też przede wszystkim uważam, że to jest jedna z najwspanialszych rzeczy, jaka tu się dzieje, to teatr. To Bogusław Słupczyński, który z naszymi dzieciakami pracuje już sporo miesięcy, już ponad 2 lata, regularnie przygotowując genialne spektakle. I co jest w tym fantastycznego? Takie ładne pojęcie. Profesjonalne, autentyczne, szczere. Ale też glokalne, takie ładne, takie ładne pojęcie, czyli odnoszą się do bardzo lokalnej historii, ale wyprowadzamy ją na jakiś uniwersalny poziom. Czyli na przykład Warda Suwna, która była pierwszą kobietą lotniczką, pierwsza jeździła jako kobieta na motorze po Cieszynie. I spektakl jakby opowiada ostatecznie o marzeniach, o tym, że nie można odebrać dzieciakom marzeń. I tym akcentem nie można odebrać nam marzeń. Nie można Kończymy. Odebrać marzeń. Tak, naszym gościem była Joanna Wowrzeczka.